Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest aktorka Częstochowskiego Teatru Teresa Dzielska. Witam Cię serdecznie. Pozwolę sobie mówić na ty z dwóch powodów. Znamy się długo i jesteśmy rówieśnikami, więc na to sobie mogę pozwolić. Tutaj przed momentem rozmawialiśmy właśnie o Twoich takich no, pozaczęstochowskich działaniach. O grze w serialu, ale zanim do tego dojdziemy, bo to może zaciekawić naszych widzów, no to poza Częstochową, poza grą w teatrze imienia Adama Mickiewicza, sama tworzysz teatr, teatr taki wyjątkowy, nietuzinkowy, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, jak najbardziej. W jakiś sposób jest to moje dziecko, niestety troszeczkę przez pandemię przeze mnie opuszczone, ponieważ aż 130 km stąd założyłam teatr, który się nazywa Z pokoleń. Mamy łączyć pokolenia i zasada była taka, że najmłodszy członek naszego zespołu mógł mieć 16 lat, a najstarszy bez ograniczeń. I rzeczywiście udało mi się taki zespół stworzyć, cudowny, niezwykły, nawet zaczęliśmy tworzyć salę, no ale mówię, pandemia bardzo wiele rzeczy przekreśliła. Wczoraj już zapowiedziałam, że po premierze wracam do pracy i nie odpuszczę i będę dojeżdżać te 130 km. Udało nam się zdobyć 2 razy nagrodę ogólnopolską i za Nie wszyscy złodzieje przychodzą kraść i za Moralność pani Dulskiej. To są sejmiki teatralne, ogólnopolskie sejmiki teatralne ze znakomitościami, jeśli chodzi o komisję. I spotkania z tego typu ludźmi, którzy tworzą teatr od serca. Nie lubię nazywać tego amatorskim teatrem, niezawodowym bardziej, ponieważ ich podejście do tego, co robią na scenie, jest niezwykle zawodowe. No ja inaczej nie umiem ich traktować. Dobrze, niezawodowcy, takie określenie przyjmiemy. Ciężko, łatwo, no bo to nie są zawodowcy tacy jak ty, którzy skończyli studia i mają wielkie doświadczenie. To jednak i trzeba opanowania, i trzeba gdzieś walczyć z tremą, chociaż wszyscy aktorzy, z jakimi dotąd rozmawiałem, to wiem, że nie ma takiego czegoś, jak się, że się nie ma tremy. Tremę się ma do końca, można nad nią panować. Jak ci się to udało stworzyć? Mówisz, że teatr osiąga w tej swojej dziedzinie, w tej swojej kategorii, jeśli można tak mówić, sukcesy. Tak się udało stworzyć taką grupę ludzi i spowodować, że świetnie współpracują, grają, nie boją się tego? No, największa w tym rola moja, żeby nie wiedzieli kiedy, a jednak to się udaje. Żeby wyszli na scenę i mieli świadomość, że są przygotowani, że potrafią mówić, że potrafią chodzić, a jednocześnie nie być sobą, bo jednak przyjmują pewnego rodzaju postać, którą rozdzielam między nimi. Często jest to postać klasyczna, wcale niełatwa. I różnego rodzaju warsztaty, ćwiczenia, spotkania, rozmowy, przyjaźnie powodują, że wspierając się nawzajem, mają tę pewność, że tworzą coś wyjątkowego. I to daje mi też taką świadomość, że jestem we właściwym miejscu, w właściwej porze. Marzy mi się w Częstochowie też taki teatr otworzyć. Takie teatr otworzyć? I kiedyś zapytałem Marka Ślosarskiego, co jest łatwiejsze, kreować swoją postać, czy kreować całość? Oczywiście ta całość jest trudniejsza, ale daje ci ogromną satysfakcję, kiedy kreujesz tą całość, bo tutaj na scenie w Częstochowie kreujesz postać, musisz współgrać ze swoimi koleżankami i kolegami ze sceny, ale jednak to jest w pewnym sensie trochę indywidualne. Oczywiście, bo przede wszystkim ja odpowiadam za siebie, a tu odpowiadam za całość. Za pomysł, za, no jak reżyser, za pomysł, za tych ludzi, którzy zaufali mi. To nie jest tak, że oni są zawodowcami, więc sobie sami stworzą tę postać. Tutaj trzeba brać odpowiedzialność od A do Z. I jest to dużo trudniejsze, ale tyle, ile ja się przy tym uczę, ile daje mi to poczucia spełnienia i świadomości, jak ważny jest teatr, nie tylko w przestrzeni zawodowej, ale również tej niezawodowej, tej amatorskiej, prywatnej, gdzie ludzie pokonują swoje lęki, swoje, realizują swoje pasje. Jest to niezwykłe spotkanie, piękne i bardzo wartościowe. No tak kiedyś, może jeśli zanim powstanie teatr w Częstochowie, może ten swój teatr przyniesiesz na chwilę
przywieziesz na chwilę do Częstochowy, może takie coś... Była taka propozycja, ale niestety dyrekcja nie miała wtedy ochoty jakby na to, więc mam nadzieję, że w późniejszym czasie, jeżeli zrobię coś na tyle wartościowego, co chciałabym pokazać tutaj, ale lata temu przyjechał za to mój zespół młodzieżowy, zespół Zero z Limanowej. Właśnie ze spektaklem, więc to nie jest tak, że to jest kwestia otwarta. Wtedy nie, w danym momencie nie było takiej możliwości, było powiedziane to na przyszłość. Przyszłość się tak okazała niestety nieciekawa dla, przede wszystkim dla nas jako zawodowców. Co dopiero mówić o spektaklach, prawda, teatrów niezawodowych, amatorskich i pokazach. Właśnie jak kreujesz całość, tworzysz, no to też zapytam, to jest, masz taką twardą osobowość, bo z gór pochodzisz, taka, tak. Ta, jest taki charakter góralki, mam, tam we krwi to jest wpisane? Oni zawsze mówią, ponieważ bardzo się lubimy, to przyjaźnie się zawiązały między nami, dlatego nie chcieli mnie puścić, kiedy ja się wyprowadziłam z Dobronia, nie chcieli mnie wypuścić, powiedzieli nie, ty zostajesz, absolutnie, będziesz się nami dalej opiekowała i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to gdzieś cały czas istnieje. Jeżeli chodzi o moją osobowość, oczywiście tutaj trzeba mieć też trochę silną rękę, tylko ta silna ręka jest trochę prowadzona w taki podstępny sposób. To jest coś, co dzieje się poza mną, bo ja uważam, że nie wolno mi nikogo zamknąć. To jest w ogóle podstawa w takim rodzaju prowadzenia aktora niezawodowego. Uważam, że nawet zawodowego. Zamykanie i takie twarde, ostre, nieprzyjemne, złośliwe uwagi są nie na miejscu, bo my jesteśmy ludźmi bardzo wrażliwymi. Każdy człowiek tak naprawdę. I w momencie, w którym ja bym ich zamknęła i była niezadowolona i tak dalej, ja widzę, jak oni robią po prostu takie poprzeczki, przechodzą cały czas wyżej, wyżej, wyżej. Ja mówię, dobra, osiągnęliśmy to, idziemy wyżej. I często jak przerywam, bo oni mówią, że bardzo często przerywam im, żeby pokazać coś, pociągnąć, przedstawić, no to najczęściej jest tak, świetnie, bardzo dobrze, ale oni zawsze mnie podsumowują, że kiedy będzie to ale, zawsze jest to ale. Ale to ale jest tak naprawdę świetnie, świetnie, tylko jeszcze troszeczkę więcej. Świetnie, świetnie i jeszcze więcej. I rzeczywiście osiągamy ten znakomity efekt. No niektórzy są wybitni, powiedziałabym. Naprawdę wybitni, jeżeli chodzi o tworzenie postaci, przygotowywanie, opracowywanie scen, w ogóle przychodzą i proponują sami. To jest niesamowite. No to przejdźmy do tego świata serialu, troszeczkę innego, bo tutaj jesteś jednym z wielu aktorów, bo to były takie produkcje wcześniej, na przykład jak Barwy Szczęścia. Tak. No pewnie inną specyfiką był serial o Józefie Piłsudskim, gdzie troszeczkę inaczej ta produkcja na pewno wyglądała, bo tu mamy do czynienia... Zamknięty serial. Zamknięty tak, serial, tak, tu mamy tak, jednak do czynienia tak. z dość otwartą produkcją, tak. która ma już tysiące odcinków, tak? Tak. No i pojawiłaś się właśnie już, bo tak próbowałem ustalić, czy już, ja zapytałem nawet przed naszym nagraniem, czy ty już nie skończyłaś grać, ale ty mówisz, że dopiero zaczęłaś. Nie, tak naprawdę zaczęłam, bo ileż ja miałam tych dni zdjęciowych. Jakby wielki boom na pojawienie się moje było, ale jeszcze, żebym zaprezentowała coś więcej jako postać, to nie nadarzyło się tyle okazji. Liczę, że to się rozwinie, ale tak to jest w serialach tych tak zwanych codziennych, że nie do końca jest to przewidziane i przewidywalne. Ale co to daje poza taka gra w serialu, poza tym, że no, odpowiednia garza jest, jeśli można tak powiedzieć, daje to satysfakcję, bo czasami jest tak, że aktorzy mówią, garze mam mniejszą niż w Barwach Szczęścia. Nie zagrają, nie zagramy, bo Stasiem jest, nie zagramy w takim tak. serialu, chociaż ja kiedyś zapytałem Ewy Ziętek, czemu zgodziła się grać w Złoto Polskich, to mi odpowiedziała, jak mi pan znajdzie lepszą pracę za lepsze pieniądze i to stałą, to ja chętnie zmienię. Tak to jest? Tak, 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 bo no, są, zdarzają się postaci, które są bardzo interesujące w serialach, ale one są rzadkością. Trudno jest też tworzyć postać z odcinka na odcinek, nie wiedząc, jak ona się będzie rozstrzygała, ale to jest też walor takich seriali, ponieważ trochę jak w życiu, nie wiemy, co jutro się wydarzy. To przede wszystkim nam daje pieniądze, daje pewnego rodzaju popularność, bo dobrze wiemy, że jak się w tym człowiek pokaże, to ktoś kojarzy twarz, o, to weźmiemy tego kogoś, prawda? Nie wszyscy chodzą do teatru, nie wszyscy oglądają spektakle, Warszawa nie ma ochoty przyjechać często do Częstochowy na przykład, albo do innych miejsc, gdzie są bardzo interesujący aktorzy. Więc mówię, to daje nam taki rodzaj stabilności i dodatkowych pieniędzy.
No chyba, że się gra rzeczywiście dużo w takim serialu. A to u ciebie to jest tak, że to jest takim prawem serii, że gdzieś tam były barwy szczęścia, więc ktoś się zaangażował do kolejnego serialu, czy ty się o to starasz w jakiś sposób? Nie, ja jestem z tych aktorów, którzy specjalnie nie starają się w takim znaczeniu, że jak nie chcą przyjąć drzwiami, to na pewno nie wejdzie oknem, jeżeli chodzi o zawodowe rzeczy. Albo coś potrafię i coś już zrobiłam, to zagram, a jak nie, no dlatego też jestem w Częstochowie, bo ja nie należę do tych ludzi, tego wyścigu szczurów, który trzeba wykonać, żeby być i zaistnieć w Warszawie i funkcjonować na w miarę godziwym poziomie. Chyba bardziej sobie cenię spokój i pracę tutaj z bardzo dobrym zespołem, niż no, jakby czuć ten pęd, tą siłę, przepychankę w Warszawie. Nie do końca chyba to było dla mnie. Ten teatr zapewnia ci też pewnego rodzaju różnorodność, bo jednak tutaj nie mamy profilowanego repertuaru, ani typowo komediowego, ani typowo dramatycznego, jeśli można tak powiedzieć, czyli takiego poważniejszego, innymi słowy. Ale czujesz się lepiej, nie wiem, kiedy występujesz dla dzieciaków, którzy są bardzo wymagającą publicznością, bo tam nie można po prostu oszukać w cudzysłowie, tam trzeba być szczerym, bo inaczej to zostanie szybko wyłapane, czy bardziej coś, co jest ciężkie, czy jednak komediowa rola to jest, czy nie ma takiego czegoś po prostu dla siebie, bo każda rola jest wyzwaniem i tyle. Jestem bardzo zachłanną aktorką, kocham każdą jakby dziedzinę dramatu, sztuki teatralnej, filmowej też, bo to nie jest tak, że chciałabym się zamknąć w jakimś jednym nurcie, jakiejś jednej energii, czy to komediowej, czy to dramatycznej, czy bajkowej. Uwielbiam grać wszystko i cieszę się, ponieważ ten teatr daje mi taką możliwość. Od Gąski, która ma ADHD na scenie, poprzez Królową Śniegu, poprzez Sis, która gra, jakby pokazuje się jako gwiazda, przez Joannę w Cudownej Terapii, rozhisteryzowaną żonę, która nie jest w stanie wytrzymać ze swoim mężem. Jest to tak cudowny, Czechow, Antoniego, czy Antoni Czechow w Niedźwiedziu, gdzie jako kobieta jednak gram, to ja jestem niedźwiedziem. Daje mi to taką satysfakcję i poczucie spełnienia, to na pewno, spełnienia na scenie i nie zamknięcia w jednej przestrzeni. To jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. Nie, są aktorzy, którzy wolą jednak konkretny typ i lepiej się w tym czują. Ja chyba w każdej rzeczy jednak. I ten teatr właśnie teatr, mi to dał. Nie film? Bardzo kocham film, jak dawno nie byłam przed kamerą i coś się wydarzyło. Ach, robiliśmy przepiękny film krótkometrażowy z Marią Magdaleną Jeziorowską, Najpiękniejsza. Piękna przygoda. Maria jest teraz studentką Katowickiej Szkoły Reżyserii. I to spotkanie na te 20 minut filmu przypomniało mi, jak kocham kamerę. Oczywiście, jak teraz jeżdżę do serialu, daje mi to wielką radość. Bardzo lubię kamerę. Ona inaczej się rządzi, czym innym się rządzi, ale też można stworzyć coś bardzo, bardzo pięknego, wartościowego. Jeżeli też jest fajny scenariusz, nie ukrywajmy, to dużo od tego zależy. A właśnie nie jest tak, jak kiedyś powiedział mi Jan Frycz, że tak naprawdę to nie wie pan do końca, ja nie będę dokładnie cytował, w czym pan zagrał, dopiero potem się pan może zorientować. Tak jest oczywiście w filmie, w serialu, ponieważ to nie my decydujemy. To nie my jesteśmy reżyserami. Staramy się to robić najlepiej, jak możemy, ale to nie nas się oświetla, nie nas się kadruje, w sensie, że nie, odwrotnie, nie my kadrujemy, tylko nas się kadruje, prawda? To nie jest zależne od nas, my możemy to najlepiej na świecie zagrać, ale dla potrzeb poszczególnych rzeczy może być tak, że pewne rzeczy zostaną zmienione nie zawsze na naszą korzyść. Przynajmniej z tego, co czasami można było zaobserwować. Mnie się to raczej nie zdarzyło, żeby coś drastycznie się wydarzyło takiego, co to jest, tego miało nie być przecież, na przykład. Nie, raczej to jest jakaś rzadkość.
Dobrze, wróćmy do teatru. 11 września. Czeka nas premiera, data nieprzypadkowa. Czas też nieprzypadkowy, bo 20 lat od wydarzeń i od zamachu na World Trade Center. 11 września, bo to ta data, kiedy 20 lat temu to się wydarzyło. Strefa Zero. To kolejne przedstawienie, kolejna premiera częstochowskiego teatru. Tak. Krótko, bo trzeba przyjść i obejrzeć, tak? Ale jakbyś zachęciła widzów do tego, żeby cofnąć się te 20 lat i przeżyć tę sytuację? Jakbyś zachęciła widzów, żeby to zobaczyć? Przede wszystkim, proszę Państwa, to nie jest tylko i wyłącznie sztuka o wydarzeniach sprzed 20 lat, ale przede wszystkim jest to sztuka o ludziach, współczesnych ludziach, którzy się zagubili w pędzie życia, w tej codzienności, z którą spotykamy się na każdym kroku, czyli miłość. Kiedyś jedna starsza pani tak pięknie mówiła: i wszystko bez tej miłości. Oczywiście realia są trudne, ponieważ sytuacja jest szalenie trudna i wyzwanie, które myślę, że Abi ma tutaj postawione przez przypadek straszny, przerażający. I oczywiście jej kochanek, młodszy od niej, który wpadł na rewelacyjny pomysł. Nie chcę za dużo zdradzać, ponieważ na tym oparta jest cała sztuka. To jest tak zwany współczesny, mały amerykański dramat, taki właśnie. To taki współczesny Tennessee Williams, tylko ostro. Jest bardzo ostrą sztuką, ona obnaża. I fizycznie, i psychicznie, i sprawia, że sami poczuliśmy, że wychodzimy ze strefy komfortu, że przeszliśmy, musimy pokonać siebie. To jest jedna z najtrudniejszych moich ról w życiu. Wcale nie taka, och, jak cudownie, że ja gram, dwójkowa sztuka. No, miałam takie momenty słabości, ale praca z André powoduje, że warto jest sięgnąć po tak trudny temat, tak współczesny temat i obnażający temat człowieka, obnażający człowieka, kobietę i mężczyznę. Dobrze, a w dzisiejszych czasach myślisz, że właśnie mieliśmy bardziej poważny repertuar, czy może troszeczkę jednak powinno być tego uśmiechu, bo to, co nas otacza, to też nas nie napawa czasami optymizmem. Nie każdy się spodziewał zasieków na granicy, nie każdy się spodziewał epidemii, która nie wiadomo w jakiej formie i kiedy jeszcze może powrócić z taką siłą, jaką była. Powiem tak, komedie są bardzo ważne, bardzo potrzebne, dla nas aktorów też. Ale jeżeli nie będziemy sobie zadawać pytań codziennie, co jest wartością tego życia, i teatr nie będzie temu służył, no to po co robić sztukę? Myślę, że wszystko to jest potrzebne, stąd nazwa naszego teatru, powszechny teatr. Trzeba spróbować i tego, i tego. Jeżeli będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do uśmiechu, no to zagłuszymy w sobie możliwość rozwoju, pracy nad sobą i zadawania sobie trudnych pytań. No, oby tak nie było, oby ten repertuar był dość szeroki, dość sympatyczny, żeby każdy mógł sobie wybrać to, co go najbardziej interesuje, a czasami może zachęcić się po przyjściu w ogóle do teatru, do tego, żeby poza czymś, zresztą to jest różnica między śmiechem a rechotem, prawda? Tak, 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 tak. To dość zdecydowane. Tak, raz nam się zdarzyło mieć rechot na efekcie Lucy Preble, czyli dramacie, takim pełną parą. Ludzie byli zachwyceni tą sztuką, no, ale my byliśmy lekko zszokowani. Tak, też trzeba i próbować, i pokonywać zaskoczenie. Widz przyjął to znakomicie. Po swojemu. Raz mnie się zdarzyło, że na Łysej śpiewaczce, kiedy przyszłam na spektakl naszego teatru, bardzo mi się podobała. Śmiałam się od pierwszych minut właściwie. Jeden pan się na mnie obraził z widowni i wyszedł, mówiąc, że chyba zapominam, że jestem sama, że nie jestem sama w teatrze. Dobrze, to tak na koniec, jak ma być troszeczkę jeszcze tak może jakaś anegdota, to mnie się przypomina, jak kiedyś
Antoni Rot mi opowiadał, jak przez ileś przedstawień grał kota. Po czym dla dzieci, po czym przebrał się za Mikołaja, bo taka była okoliczność. I zamiałczał. Po czym tłumaczył dzieciom, tłumaczył się w ten sposób, że drogane dzieci, jak robił kotek, tak? Czy tak robił kotek? Tak. A to by się coś takiego zdarzyło, bo to Antek mówi, że już po prostu było to tyle razy zagrane, że po prostu jakby weszło mu w krew, że jest kotem. Tak. Graliśmy w przeciągu 10 dni 30, chyba 5 świnek, 3 świnek. I na sam koniec tego dnia, ostatniego spektaklu bajkowego, grudniowego, mieliśmy z Robertem Rutkowskim, który grał krówkę w 3 świnkach, a ja gąskę, grać dwójkowy spektakl, nasz ukochany, pierwszy raz. No znamy bardzo dobrze, był cały czas w repertuarze, coś zaczynamy robić i ja już się zbieram. Robert zobaczył, co ja chcę powiedzieć. Chciałam zagęgać. Konsternacja po tamtej stronie, konsternacja po tej. Nie bylibyśmy w stanie, bo byśmy po prostu zaczęli się śmiać. My byśmy nie byli w stanie zagrać tego spektaklu. Szczęście, że tylko powiedziałam. Więc no, takich sytuacji, a mnie się skojarzyło akurat z Tosiem, ale takich sytuacji jest sporo. Pomyłka imion, różnego rodzaju rzeczy, na scenie czegoś nie ma, trzeba to ograć. Raz w historiach łóżkowych zdarzyło się, że Gosia po prostu wzięła zdjęcie, które grało w każdej scenie następnej. Jakoś tak wzięła to zdjęcie, zagrała się i zeszła ze sceny. A my tam nie mamy tego zdjęcia, a tam cała pół sceny właściwie na bazie tego zdjęcia się opiera. I nie wiemy, co robić. Waldek leży w tym łóżku. Widzę, że dziwnie gra, bardzo dziwnie gra. Nie wiem, o co chodzi. I tak dziwnie się zachowuje. Wstaje w pewnym momencie z łóżka, przechodzi koło mnie, ja stałam, bo ja go odwiedzałam jako ciężko chorego, obłożnie chorego, przychodzi koło mnie tak, nie ma zdjęcia, i idzie do lodówki. Ja blada, podczas mojego monologu, widzę Mariusz Korek w kulisach, macha mi, że ma to zdjęcie, ale jak się tam dostać po to zdjęcie? Ja nie mogę, bo to nie moje mieszkanie. I wpadłam na pomysł, ponieważ wiedziałam, że tam jest łazienka, no to mówię tak, w łazience ci się chyba woda leje. Patek nie wie, o co chodzi, bo nie widział. Po prostu on nie był, bo był z przodu sceny. I patrzy na mnie dziwnie, co ja taki dziwac. I się połapał, zniknął za sceną, włożył pod piżamę gdzieś to zdjęcie. Udało nam się zagrać całą scenę Gosia. Potem przepraszam was, przepraszam. No ale poradziliśmy sobie. Byliśmy na tyle przytomnymi aktorami, że poradziliśmy sobie z tą trudną sytuacją. Czyli proszę Państwa, zapraszamy do Częstochowskiego Teatru imienia Adama Mickiewicza na kolejne spektakle. Wybierzcie sobie Państwo z bogatego repertuaru właśnie ten, który Wam przypadnie do gustu. Sprawdźcie, poczytajcie o tym, o czym jest dany spektakl i zobaczcie potem na żywo. Jak ktoś jest fanem serialu, no to zapraszamy. Szukać. Niekoniecznie. Ja bardzo bym wolała, żeby Państwo byli bardziej fanami naszego teatru. Ale nie, można być równocześnie fanem teatru i równocześnie obejrzeć serial. Oczywiście. Jakby to się dwie rzeczy składają. Aha, myślałam, że ze względu na serial zapraszasz. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Można przecież być w niedzielę w teatrze, trzeba po niedzieli zobaczyć sobie jeden z odcinków serialu M jak miłość. Sam chętnie obejrzę. Nie wiem, czy połapię się w tej produkcji w tej chwili, ale obejrzę na pewno chętnie ze względu na osobę Teresa. Zapraszamy Państwa 11 września na premierę spektaklu Strefa Zero, potem kolejne spektakle, w których także Teresa się pojawi, ale także cała plejada innych aktorek i aktorów naszego teatru. Warto na pewno zajrzeć do teatru. Zapraszam Państwa na każdy nasz spektakl, bo każdy spektakl jest wyjątkowy. Dziękuję serdecznie. Moi Państwa, gościem była Teresa Dziecka. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.